I został jeszcze nam wybór najlepszej zawodniczki tego meczu. Statuetkę z rąk komisarza otrzyma występująca z numerem 14 Ewelina Sieczka. Wiele pytała Ewelina Sieczka. MVP tego spotkania. Gratulujemy Ewelinie, gratulujemy obu zespołom wspaniałej walki. Atomowi gratulujemy zwycięstwa, a wszystkich Państwa zapraszamy na kolejny mecz, który odbędzie się już 23 października, o godzinie 17. Uwaga, w hali stulecia, nie w hali Edwarena, w hali stulecia Sopotu. Zapraszam serdecznie na zaplanowane, gdyż rywalem Atomu Kreplasowo będzie PKS Bielsko-Biała. Do zobaczenia 23 października.